Zmiany w stawkach za śmieci. Ile zapłacą mieszkańcy? Kaganiec cenowy na opłatę śmieciową? Trudno będzie go nałożyć. Blisko 150 zł, tyle maksymalnie miesięcznie ma płacić gospodarstwo domowe za odpady, jeśli gmina rozlicza nieruchomości według wskaźnika na wodomierzu. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który przyjął rząd. Rozwiązanie wychodzi naprzeciw rodzinom wielodzietnym. Przykładowo w Warszawie rodzina pięcioosobowa, w której jedna osoba zużywa 3,56 wody miesięcznie, płaci obecnie prawie 223 zł, przy czym dla rodzin kwalifikujących się do karty dużej rodziny wprowadzono program osłonowy. Problem w tym, że kaganiec cenowy na opłatę śmieciową liczoną od zużycia wody będzie trudny do zastosowania. Nastręczy też problemów gminom, które dopiero co uszczelniły system gospodarki odpadami i włączyły do niego obcokrajowców czasowo przebywających na ich terenie. Monika Beut-Klutyk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, zaznacza, że w projekcie mowa jest o maksymalnej kwocie, jaka może zostać pobrana od gospodarstwa domowego. Tymczasem miasto, gmina, w swojej uchwale odnosi się do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, od których pobiera opłaty. Nie pobieramy opłat bezpośrednio od mieszkańców, jak zatem mamy w uchwale uregulować maksymalne kwoty dla gospodarstwa domowego? Pyta. Maciej Kiałgus z kancelarii prawnej dr Krystian Ziemski & Partners potwierdza, że proponowane zmiany wprowadzają bałagan do funkcjonujących już rozwiązań. W przypadku metody odzużycia wody jest wyraźne wskazanie, że podstawą naliczenia opłaty jest to, ile wody zużywane jest w danej nieruchomości, a nie w poszczególnych lokalach, czyli gospodarstwach domowych. To się nie zmienia. Tymczasem opłata maksymalna ma dotyczyć gospodarstwa domowego, podkreśla. Propozycja ministerstwa wpisana do projektu dotyczy także możliwości różnicowania opłat w ramach danej metody. W metodzie od gospodarstwa domowego gmina będzie mogła wyróżnić kategorie w zależności od ilości zużywanej wody. Przypomnijmy, że gdy na początku kwietnia w Warszawie zaczynała obowiązywać metoda wodna, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że będzie chciało ograniczyć opłaty. W prezentowanych wówczas materiałach resort proponował, aby gospodarstwo domowe, w którym miesięczne zużycie przekracza 12 m6 wody, nie płaciło więcej niż 120 zł. Maciej Kiałgus uważa, że ograniczenie związane z metodą wodną opłata maksymalna mogłoby zafunkcjonować w przypadku gmin, które zdecydują się na metodę od gospodarstwa domowego, kategoryzując je w oparciu o zużycie wody. Jednak w takim wypadku może to uprzywilejować nieruchomości, w których zamieszkuje wiele niespokrewnionych osób, zaznacza. Problem będzie miała Mława, która nalicza opłatę za odpady według metody od zużycia wody od lipca 2020 rok. Na terenie całej gminy. Wcześniej stawka była naliczana zgodnie z metodą od osoby. W miejscowości pracuje wielu obcokrajowców, którzy nie byli zgłaszani przez właścicieli nieruchomości w deklaracji odpadowej, a są domy, w których okresowo mieszka nawet 40-50 osób, mówi Szymon Zejer, wiceburmistrz Mławy. System się nie bilansował. Uszczelniła go metoda odzużycia wody. Właściciele nieruchomości składają deklaracje na podstawie wodomierza. Nie ma więc problemu, gdy w jednym miesiącu nieruchomość zamieszkuje kilkadziesiąt osób, a w kolejnym tylko kilka, gdyż opłata za odpady rośnie lub maleje w zależności od wskazań. System się sprawdził, a wpływy do budżetu odpadowego w tej gminie wzrosły, zapewnia wiceburmistrz. Wprowadzenie opłaty maksymalnej go zaburzy. Szymon Zejer podkreśla, że kaganiec cenowy nałożony na metody od wody oznacza, że właściciel nieruchomości, w której mieszka nawet 50 osób, zapłaci za odbiór odpadów w sumie nie więcej niż ok. 150 zł miesięcznie. Podkreśla, że to rozwiązanie nie bierze pod uwagę gmin, gdzie przyjezdni nie korzystają z hoteli czy hosteli, ale z najmu długoterminowego. Opłata maksymalna w metodzie od wody miałaby zgodnie z propozycją resortu wynosić 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2020 rok.
Wyniósł on 1919 zł, czyli maksymalna opłata dla gospodarstwa domowego wyniesie 149,68 zł. Słyszymy, że ministerstwo planuje wiele zmian, nie tylko dotyczących kwoty maksymalnej. Trudno oprzeć się wrażeniu, że propozycje te mają charakter bardziej polityczny niż praktyczny, a to nie wróży faktycznej ulgi dla mieszkańców, komentuje Monika Beut-Klutyk. I zaznacza, że samorządy czekają na działania systemowe. Etap legislacyjny. Projekt ustawy przyjęty przez rząd. Autorka Katarzyna Nocuń.